Zapraszam na kolejny odcinek Salonu Marzeń. Dziś w wyborze tej najważniejszej sukni pomogę Oli, której figury może pozazdrościć nie jedna z nas. Looking too good for a weekday. Liquor in my cup just got paid. It was right on time, it was right on time. And I can't deny. Mam na imię Ola, mam 23 lata i wychodzę za mąż w tym roku, w październiku. Zgłosiłam się do programu, bo potrzebuję sukienki na ślub. Wiem, że Iza doradza zawsze świetnie i chciałam zobaczyć, jaką ona ma wizję na mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Izabela. Mam na imię Ola. Za parę miesięcy wychodzę za mąż i potrzebuję pomocy w wyborze sukni ślubnej. No dobrze, co ja mogę powiedzieć? Trafiłaś najlepiej, jak tylko mogłaś. Super. To słuchaj, mam taką propozycję, żebyśmy sobie trochę porozmawiały na temat tej sukienki, twojego wyobrażenia, twoich marzeń, a potem będziemy szukać tej idealnej, oglądać, mierzyć. Gotowa? Pewnie. To chodź ze mną, zapraszam. Ach, ta młodość. Ola jest piękna, naturalna i przy jej figurze tak naprawdę każda suknia będzie prezentować się doskonale. Olu, to powiedz mi proszę trochę na temat tego, w jakim stylu będzie ta cała uroczystość i w jakim stylu chciałabyś mieć suknię, bo rozumiem, że chcesz, żeby ona tak wpisała się w całość. Czy masz jakiś inny na to plan? Myślę, że chciałabym, żeby się trochę wpisała, bo mamy taką wizję trochę w stylu rustykalnym, ale z taką minimalną elegancją. Mhm. No i kolorystyka to byłaby właśnie butelkowa zieleń ze złotem. Super. I mam taką chęć się jednak trochę bardziej wyróżniać niż cała reszta. Okej. Okay. Powiedz mi, czy to ma być zupełnie suknia w stylu boho, czy nie? Bo tam powiedziałaś o takiej nutce elegancji. Czy idziemy bardziej w tym kierunku takich, wiesz, naturalnych, bawełnianych koronek, czy raczej w kierunku takiego efektu wow? Efektu wow, zdecydowanie. Super, też to czuję. Wyobrażam sobie siebie tak bardzo elegancko, klasycznie, ale z taką swobodą i chciałabym być w tym dniu wyjątkowa. Powiedz mi, co ty lubisz w sukniach? Co ci się podoba? W czym myślisz, że będziesz dobrze wyglądać? Wiesz co, myślę, że chciałabym, żeby to była prosta sukienka, ale właśnie z takim efektem wow, bez nadmiaru koronek i jakichś tam błyskotek, ale żeby było to coś. Mhm. Na przykład mój narzeczony widziałby mnie w gładkiej, zwykłej, prostej sukience, natomiast ja bym wolała jednak trochę zaszaleć. Jezu, jak dobrze, że go tu nie ma! Dobra, znaczy myślę sobie, że po prostu spróbujemy bardzo różnych propozycji. I jak ubierzesz to odpowiednio, to po prostu od razu to poczujesz, będziemy wiedziały, w którym kierunku dalej iść, czego szukać. Powiedz mi, czy są, bo rozumiem, że z taką figurą nie masz kompleksów, ale czy są jakieś miejsca, które chcesz, żeby były bardziej zakryte, czy nie masz problemu z tym, żeby mieć, nie wiem, głęboki dekolt albo odkryte ramiona? Możemy szaleć w tej Możemy kwestii. Szaleć. Na przykład bardzo oglądałam, że bardzo bym chciała mieć odkryte plecy. Mhm. Rozpiętą nogę, tak, żeby rozcięcie. Była, tak, z rozcięciem sukienkę, a cała reszta to. Czy ty, Olu, zawsze trzymasz taką idealną, szczupłą figurę? Staram się tak, ale przed ciążą wydaje mi się, że byłam ciut szczuplejsza, natomiast po ciąży intensywnie ćwiczyłam, trenowałam, dbałam o siebie, więc cieszę się, że wróciłam już nawet do takiej formy po 5 miesiącach jak teraz. No to pięknie. Boże, 5 miesięcy po ciąży być tak szczupłym, niech ja się zastanowię, czy ja też tak dobrze wyglądałam. Ola ma dziecko? W życiu bym nie powiedziała, że jest młodą mamą, oczywiście patrząc jedynie na jej sylwetkę. Naprawdę szacun. No wyglądasz wspaniale. Znaczy, tak próbuję sobie przypomnieć, jak było u mnie 5 miesięcy po ciąży. A ile przytyłaś w ciąży? W ciąży 12 kilo. O Jezu, to chyba tak samo ja miałam. No, przytyłam 12 kilo i nawet tak w sumie to tak szybko zleciało, że nawet nie wiedziałam kiedy, bo jednak cały czas opieka nad małym, zajmowałam się nim, w wolnej chwili gdzieś tam sobie ćwiczyłam, trenowałam, pilnowałam sobie diety, więc no,
Myślę, że nie jest źle. Słuchaj, ale że miałaś w sobie tyle w ogóle, wiesz, samodyscypliny, żeby tak od razu po ciąży diety pilnować, mi to się nie chciało. Zobacz, to jest kiedyś, jak ja miałam 5 miesięcy, akurat byliśmy wtedy na wakacjach, było sobie w takim kółeczku. Mhm. Czaderski, co? Super. No właśnie. Ale 5 miesięcy. No. Ja też tak okej, okay, już tu schudłam. Nie, no przecież wyglądasz świetnie. Wydawało mi się, że ja gorzej wyglądałam po ciąży z Chrisem, ale jak sobie sprawdziłam w telefonie, to faktycznie udało mi się wrócić do tej wagi sprzed ciąży. Słuchaj, to ja chciałabym rozpocząć tą naszą przygodę z sukniami ślubnymi, wracając do meritum sprawy. Masz ochotę zacząć od czegoś prostego bardziej, czy masz ochotę zacząć od czegoś mocniejszego? Jak startujemy, powiedz to mi. Może zaczniemy od czegoś prostego, żeby wiedzieć, czy w ogóle coś w tym stylu, a później będziemy szaleć. Dobrze, to ja idę po suknię dla ciebie, a ciebie zaproszę do przymierzalni, chodź. Jasne. Pierwsza propozycja dla Oli to suknia okroju literki A z przepięknie podkreślającym talię pasem. Pierwsza suknia, pierwsza propozycja. Ciekawa, co sobie o niej myślisz. Jest ładna, klasyczna, fajnie się, jest fajnie dopasowana. Podoba mi się. Zobacz, ona z jednej strony ma taki dosyć prosty krój, ale jest w tym bardzo kobieca i niby jest skromna, ale jednak ona cała tak delikatnie błyszczy, bo pod tą wierzchnią warstwą tiulu jest taka tkanina, która ma w sobie odrobinę brokatu i taki maleńki cekin i to jest taki bardzo subtelny efekt przez to, że jest warstwa gładkiej tkaniny na tym materiale. Ciekawa jestem, jak się też czujesz w tym kolorze. Kolor jak najbardziej mi odpowiada. Jest super. Ja nie nastawiałam się na typowo białą sukienkę, ja mogę, jestem otwarta na propozycję. Jest ładna, ale to nie jest to, co bym chciała mieć na sobie w tym dniu. Bardzo często jest tak, że kobieta, pierwszy raz w życiu przymierzając suknię ślubną, jest bardzo wzruszona, towarzyszą tej chwili ogromne emocje. A tutaj jak patrzę na Olę, to wydaje mi się, że właśnie tego w ogóle nie ma. To daje mi do myślenia. Uważam, że to po prostu nie jest ta suknia, więc próbujemy dalej. To powiedz mi, czego dalej szukamy? Czy jest Ci tu czegoś za mało, czy czegoś za dużo, czy za bardzo zakryta, czy za goła? W którym kierunku idziemy? Czy za mało błysku? Czy skromniej teraz chcesz? Czy bardziej na bogato? Muszę poczuć to. Może coś bardziej na bogato i właśnie w kolorze bieli, bo chciałabym się chyba zobaczyć w tym białym. No takiej białej to nie mamy, bo białych sukienek to już nie ma, ale ogólnie coś taką, jaśniejszego. Dosyć jasną, taką, załóżmy, kość słoniową, taką tak, najdelikatniej tak, złamaną tak, biel. Tak, jak najbardziej. Bardzo różne materiały w kolorze takiej czystej bieli, momentami aż wpadającej w niebieski, wyglądają mało szlachetnie. A do tego taka czysta biel powoduje, że nasza kobieca uroda nie prezentuje się najlepiej. Dlatego teraz praktycznie nie produkuje się żadnych czysto białych, śnieżno-białych sukienek. Czy Ty chcesz, żeby ta suknia była bardziej taką księżniczkową propozycją teraz, czy bardziej utrzymana w takim eleganckim boho? Eleganckie boho. Okej, okay, dobra, no to ja mam pomysł na drugą suknię. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Kolejna suknia to propozycja w stylu boho z elementami bardzo błyszczącymi i eleganckimi w kolorze kości słoniowej. Olu, bardzo proszę. To jest druga propozycja.
zupełnie co innego. Biel jednak robi swoje. Komfortowo czujesz się w tym odcieniu? Tak, tak. Myślę, że ta sukienka dodała mi takiego większego blasku. No, jest wow. Koronka, zdobienia. Zauważ, że tutaj mamy ten dół, który jest delikatnie transparentny. Widać Twoją nogę. Natomiast to też jest takie subtelne. Tak, zdecydowanie. To nie jest taka noga, co wychodzi na pierwszy plan, tylko po prostu ona tam gdzieś... Schowana, a widać. Tak, delikatnie, wiesz, od czasu do czasu będzie można ją zobaczyć. Tutaj ta suknia jest taka, wiesz, bardzo subtelna. Ma trochę błysku, który jest, daje tej elegancji, ale trochę tu jest zachowanego takiego... Może glam boho, bo samo boho to nie bardzo jest. Ale taki, wiesz, odrobinę glamu, odrobinę boho. Wydaje mi się, że to jest fajnie zbalansowana suknia, która jest bardzo lekka i bardzo subtelna. I na pewno to jest taka suknia, która Cię absolutnie nie przytłoczy. Nadal Ciebie widać. Ty jesteś piękną dziewczyną, która ma na sobie ładną suknię. I no, ja jestem zakochana w tym efekcie, bo uważam, że po prostu do takich delikatnych osób jak Ty, o takiej delikatnej urodzie, o delikatnej budowie ciała, trzeba dobrać suknie, które są właśnie wykonane z takich subtelnych tkanin. I to moim zdaniem pasuje świetnie. Też mi się bardzo podoba. Ja bym chciała, żebyśmy zmierzyły jeszcze kolejną suknię. Czy taki styl jeszcze trochę bardziej elegancki jest ok, czy nie? Bardziej elegancki. Taka trochę księżniczka. Idziemy w bardziej formalną. Możemy spróbować. No właśnie, spróbuj sobie. Wiesz, możemy chodzi, spróbować. Bierzesz kolejną i poczujesz, czy to już jest tak. Krok za daleko. Czy to jest to? Czy to akurat? Jest to? Tak. Mhm. Możemy jak najbardziej spróbować bardziej księżniczkę. No to bomba, to ja idę po kolejną suknię. Moja trzecia propozycja dla Oli to suknia o kroju małej księżniczki, bardzo mocno błyszcząca dzięki warstwie brokatu w dole sukni. Olu, księżniczko ty moja! O, wow! Board these hills with the sun on my skin. It's beautiful. Chciałaś zobaczyć się w księżniczce, w czymś bardziej eleganckim. No i jak się w tym czujesz? Zjawiskowo. Zupełnie inaczej. No, jestem w szoku. Podoba mi się najbardziej, mimo tego, że nie myślałam o tak rozkloszowanej sukience na dole, tylko bardziej prostej, zrobiła na mnie największe wrażenie. Miał być efekt wow i jest, ale jednocześnie mam wrażenie, że trochę się tego bałaś, że trochę chciałaś, a trochę się bałaś. Tak, bo bardziej się widziałam w takiej dopasowanej gdzieś sukience, takiej prostej, zwiewnej. No, a to jest zupełnie co innego, no ale efekt wow jest, zdecydowanie. No, błysk, nie za dużo koronki, wszystko z takim umiarem. No, jest wow, naprawdę. Masz głęboko wycięte plecki. Jest tutaj trochę tego brokatu, jest trochę kryształków. O Jezu, widzę, że tu masz emocje, 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 co? Są. Ładna, bardzo ładna. No. Oj, przy tej się uśmiechasz najszerzej. Tak? No, jest zupełnie, zupełnie coś, czego się nie spodziewałam. Nie wiedziałam, że w tak dużej sukience, szerokiej, takiej potężnej, jak dla mnie, będę naprawdę dobrze wyglądać i no, czuć się tak no, zjawiskowo. Tutaj, jeżeli wiesz, chodzi o ten dół, to tutaj z ilości warstw też możemy ewentualnie trochę zrezygnować. Coś możemy zredukować w tym dole, żeby ona była
taka bardziej przy ciele, jeżeli na takim efekcie Ci zależy. Jest delikatny, przeźroczysty tiul. Masz transparentną górę. Masz, wiesz, tutaj widać Twoje ciałko i to też daje takiej lekkości. Ta suknia w żaden sposób Cię nie obciążyła. Mimo tego, że jest szeroka, tak. To tak jak mówisz, nie jest to jakieś dla mnie właśnie takie obciążenie. Znaczy, nadal widzę Ciebie. Ona nie odciąga uwagi, nie odbiera Ci urody. Nie kradnie show po prostu. No. Wow. Ola, dzień dobry, poproszę taką rustykalną sukienkę. Ola w księżniczce. Wow! Powiem Ci, że często to się tak kończy. Tak? Ja mam w ogóle taki pomysł, ale nie wiem, czy chcesz z tego skorzystać, że jeszcze możesz na koniec, dla przełamania tego wszystkiego, przymierzyć taką bardzo skromną, subtelną suknię teraz, jak chcesz. Ale nie wiem, czy chcesz. Nie wiem, czy w tym momencie taka skromna, delikatna, prosta sukienka jest w stanie spełnić Twoje oczekiwania i marzenia. Bo trochę nam one urosły. Z każdą myślą zmieniły się. No właśnie. Ale chyba chcę. Mimo wszystko chcę, żeby mieć tą pewność, że to jest to. Dobra. Czyli tak. Idziemy teraz w coś takiego totalnie innego. Totalnie innego. No dobrze, księżniczko, zobaczmy, jak będziesz się w czymś innym zupełnie czuła. Taka jest niepewna. Żal Ci ją ściągać. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcesz? Jeszcze tą inną. Tak. Ale no, ta robi efekt wow. Dobrze, ale jestem tutaj, żeby odpowiadać na Twoje potrzeby. Chcesz skromnie? Będzie skromnie. No i ostatnia moja propozycja dla Oli. Tak, żeby mogła przekonać się, że dobrze wybiera, pomimo tego, że wybiera zupełnie co innego niż chciała, to suknia okroju literki A z muślinowym dołem, rozcięciem na nogę i delikatnie zdobioną górą. No i Olu, przed Tobą klasyka. Ostatnia propozycja. No taką minę masz niewyraźną. No to nie jest to. W tej ostatniej sukience bardziej się czuję, jakbym szła do komunii, a jednak nie do ślubu. Dekolt ma ładny, te zdobienia. Prosta, zwykła, taka gładka, no ale to nie jest to. Tutaj padło chyba słowo klucz, zwykła taka. Rozcięcie. Myślę, że to jest, wiesz, duży przeskok z przymierzenia takiej sukni, okroju księżniczki, całej w brokacie, pięknie zdobionej. I teraz ta, no dosyć prosta suknia, która, powiem Ci, jest spełnieniem marzeń bardzo wielu dziewczyn. Bardzo, bardzo wielu. Często tutaj wpadają do mnie do salonu dziewczyny, które szukają właśnie czegoś skromnego albo na ślub plenerowy. I ten model absolutnie kradnie ich serce. Ale wiesz, z suknią ślubną to jest po prostu tak, że trzeba to ubrać i trzeba to czuć. A teraz patrzę na Ciebie i widzę, że... O jest, nie czuję. No nie czujesz. Nie czuję. No nie, no nie. Nie. To... W tej sukience nie czuję. Ale to jest takie fajne, że chciałaś ją przymierzyć, że gdzieś tam z tyłu głowy ciągle miałaś to, że chciałabyś spróbować czegoś bardziej przy ciele, czegoś skromniejszego. I super, że masz ją teraz na sobie i możesz już z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy to jest ta opcja, czy to nie jest ta opcja. Bo gdybyśmy tej sukni nie przymierzyły, wiesz, miałabyś w sobie ciągle taką niepewność, albo mogłam zmierzyć, albo jednak może w tym bym wyglądała, czuła się lepiej. A teraz po prostu wiesz. Teraz wiem. Teraz wiem, że to nie ta. Ale mam nadzieję, że też już wiesz, która to jest ta. A jeżeli nie wiesz, to jeszcze masz chwilę na zastanowienie się. Za chwilę oddam Cię w ręce wyjątkowych ekspertów, którzy zajmą się Twoją fryzurą, Twoim makijażem, zrobią z Ciebie prawdziwą pannę młodą. Myślę, że będą mieli dosyć
łatwe zadanie, a z drugiej strony bardzo trudne, bo na tobie zrobić metamorfozę, to prawdziwe wyzwanie. Ładna przyszła, ładna wyjdzie. No cóż, proszę Państwa, tak to jest, ale niech spróbują, niech się starają, a ty zastanów się, w której sukni chcesz nam się pokazać w finale, okej? Okej. Ola jest dziewczyną, która na co dzień, bez wizyty u fryzjera i makijażysty, prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Natomiast mam nadzieję, że w tym finale będzie wyglądała absolutnie zjawiskowo, zniewalająco i zaskoczy nie tylko Was, ale i samą siebie. Olu, to jest Beata. Cześć, Ola. Beata zajmie się teraz Twoim makijażem, także zostawiam Cię w najlepszych rękach. Bądź spokojna, powiedz, czego oczekujesz, a ja oczekuję pięknego efektu. Dziewczyny, do dzieła. Zapraszam. Zapraszam, Olu. Proszę usiąść sobie. Olu, powiedz, jak chciałabyś się czuć w ten wyjątkowy dzień? Wiesz co, chciałabym podkreślone fajnie oko, usta tak subtelnie, delikatnie i blask. No, masz tak perfekcyjną skórę, że tutaj za dużo nie będziemy musiały robić, więc na pewno ten blask wydobędziemy. Oko, Twoja barwa jest niesamowita, także myślę, że ten ciemniejszy kolor faktycznie lekko wyblendujemy tak, abyś miała to, o czym marzysz. Usta delikatne, także co, zabieramy się do dzieła w takim Jasne. Razie. Będą tutaj delikatne usta. No Ola jest przepiękną, młodą osobą, więc tutaj niewiele jej trzeba, aby wyglądała perfekcyjnie, także myślę, że postawimy na przepiękne rozświetlenie skóry, no i postawimy na to oko, nie mocne, ale na pewno zdecydowanie podkreślone. Marka Pupa stworzyła kolekcję dla panien młodych i dla druhen, więc jest to idealny czas, aby tą kolekcję właśnie pokazać. Oprócz tego, że oczywiście możemy użyć jej na ten wyjątkowy dzień, możemy używać jej w zależności od tego, czy mamy ochotę dzisiaj na mocniejszy makijaż lub bardziej delikatny, ponieważ mamy tam przepiękną paletę delikatnych róży z brązami oraz super rozświetlenie. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście przede wszystkim makijaż panny młodej powinien wyglądać świeżo, utrzymać się przez cały wieczór, ale też noc i pewnie poranek, więc mamy tutaj super utrwalającą mgiełkę do twarzy, mamy przepięknie rozświetlającą bazę w takich kropelkach, które na pewno użyję nie tylko na twarz, ale i na oczy. No i przede wszystkim świeżość, lekkość. Dlatego mamy też delikatne róże, przepiękne opalizujące cienie, które odbijają światło. Oprócz tego bardzo naturalne pomadki, ale mamy też taki smaczek dla fanek czerwonych ust, też znajdą w tej kolekcji coś dla siebie. Kolekcja sama w sobie jest przepiękna, nawiązują chociażby do kolekcji ślubnej te przepiękne pastelowe kolory. Mamy tutaj domieszkę złota, więc wyjmując taką pomadkę, bądź paletę, bądź puder do poprawek, samo w sobie jest to po prostu bardzo ładne, więc jeżeli panna młoda podczas tego swojego wyjątkowego dnia ma ochotę na coś pięknego i nie tylko w kolorze, ale również w opakowaniu, to ta kolekcja jest do tego idealna. Jestem bardzo ciekawa, jak Ola prezentuje się w pełnej ślubnej stylizacji. Myślę, że Wy też, więc nie przedłużajmy już tego momentu. Nie czekajmy dłużej, tylko zobaczmy Olę. Olu, zapraszam. Thank you.
głowę. Nie wiem, co powiedzieć. No, ja ślicznie. Makijaż, włosy. No. Uroniłaś łezkę, to więcej mówi niż 1000 słów. Chyba tak, bo chyba nie trzeba nic mówić. No, jest ślicznie. No, jest naprawdę ślicznie. Myślisz, że to jest już twoja ślubna stylizacja? Czujesz, że właśnie tak chciałabyś wyglądać? Myślę, że tak. Czy jeszcze będziesz się wahać i zastanawiać? Nie wyobrażałam siebie nawet w takim wydaniu. Jest super. Wow. Wyglądasz no, absolutnie zjawiskowo, ale czy w tym wszystkim czujesz się sobą? To jest dla mnie bardzo ważne. Tak, myślę, że jak najbardziej czuję się sobą. Jest pięknie. Jest wzrusz, tak? Jest. Jesteś szczęśliwa? Jestem. Zadowolona? Jak najbardziej. Jesteś takim małym dziciem, muszę cię przytulić. Chodź to, bo mamusio. Pięknie. Jest super, co? No. Jezu, cieszę się, że poszalałaś z tą księżniczką. Jest mega. Warto było bardzo. Jest ekstra. Bardzo mi się podoba. Olu, ja jeszcze mam dla ciebie taką wisienkę na torcie. Jakby emocji było mało, to jest jeszcze jedna osoba, która na pewno chciałaby cię teraz zobaczyć w takiej odsłonie, ale ja też chciałabym, żebyś ty zobaczyła ją. Na sam koniec mam dla Oli niespodziankę. W finale pojawi się jej przyjaciółka Angelika, która na jej ślubie będzie świadkową. No i o jej stylizację również zadbałam. Never let them get you down. The ones who can't imagine who you really are. Oh, you really don't want them around. They can't see the truth, no. Baby, we belong among the highest stars. I can't see what you're gonna do. Oh, oh wow. O. Wyglądasz olśniewająco. Boże, twój mąż będzie oczarowany. Dziewczyny, no. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ślicznie wyglądasz. Naprawdę. Obróć się. No. Ale to ty mi się tutaj... Aż się rozmazałam. A trudno, będziemy poprawiać. W dniu ślubu też będziesz płakać. Zobacz, jak pięknie razem będziemy wyglądać. Wiedziałam, kogo na świadka poprosić. No, jest super. Naprawdę. Angelika, czy ty się w ogóle spodziewałaś, że Ola będzie miała taką stylizację, że taką... Szczerze mówiąc, nie. Bardziej spodziewałam się, że będzie naprawdę coś prostego, mniej świecącego. A tu mnie naprawdę zaskoczyła. Naprawdę. Słuchaj, ona zaskoczyła też siebie przede wszystkim. No. To racja. Ty mówiłaś, że będziesz mieć krótką sukienkę. No jest krótka. Kostki widać. W sumie tak. No, jest super. Naprawdę. Pięknie będzie. No wyglądacie wspaniale. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało nam się stworzyć takie przepiękne stylizacje i wyglądacie tak młodo, świeżo i to było dla mnie ważne, żeby podkreślić to, że jesteście po prostu młodymi kobietami, które wiedzą, co chcą w życiu i nie zawahają się użyć swojej urody, kobiecości, wdzięku i wszystkiego, co po prostu mają pod skórą. Moje drogie, ja Wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moje. Najpiękniejsze. Takie cuda to u mnie standard. A jeżeli Wy, moje drogie, macie ochotę na taką przygodę, na taką metamorfozę, na cudowną suknię ślubną i koktajlową, to absolutnie zapraszam Was do mojego salonu marzeń. Ta-ra!
Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!